Słuchajcie, postanowiłem zaprosić Michał ciebie do takiej wspólnej rozmowy, bo nie ukrywam, że gdzieś tam jak zaczynałem, jak byłem bardziej pasjonatem startupu, tylko bez startupu, to byłeś dla mnie wzorem i patrzyłem, w jaki sposób robić rzeczy, jak je promujesz. Kiedy czar prysł. Kurde, chyba jeszcze nie pryzł. Słuchaj, natomiast... That's what she said. Tak. Czy za mocne? Kamil to za mocne na takie imprezy? Czy? Okay. Wszystko gra. I słuchaj, pomyślałem sobie, że to będzie dobry pomysł, żebyśmy może też skorzystali też z twojej wiedzy i zobaczyli, ile jej tam też jest oczywiście. Ja wiem, że jest jej bardzo wiele. Natomiast chciałbym cię zapytać o różne rzeczy na podstawie też twojej drogi przedsiębiorcy, który nie jeden startup robił, pod kątem różnych decyzji, które podjąłeś i też trochę co dalej, więc poświęćmy sobie tak pół godziny na to, żeby tak popodążać za tą rozmową. A myślę, że na otwarciu może przypomnijmy, że w zasadzie ty tutaj już nie jesteś po raz pierwszy, jeżeli chodzi o galę Aulerów. Tak, tak. Udało nam się wygrać jedną z nagród w 2012 roku i to było duże dla nas wydarzenie. To była pierwsza nagroda branżowa i chyba najważniejsza taka w naszej karierze. Ona dała nam taką weryfikację, dała nam też możliwość pewną weryfikację nie tylko przed nami samymi, ale też przed klientami. To były takie czasy, gdzie czasami ciężko było uwierzyć, że dwóch kolesi nawet z jakimś backgroundem tworzenia spółek technologicznych będzie w stanie tam coś sensownego zrobić. Także no, te Aulery to był dla nas naprawdę duży, duży przełom. No i do dziś to pamiętam i to zapamiętam do końca życia. Także dla tych, którzy wygrali dzisiaj, to naprawdę to jest duża rzecz. A powiedz mi, ile lat miał Brent, jak otrzymaliście Aulery? Jak półtora roku, chyba jakoś półtora roku. Półtora roku, okej. Czyli rzeczywiście bardzo, bardzo świeży temat. Fajnie. Jeszcze raz, że tutaj się widzimy, łapiemy. Ja, słuchaj, przejdę w takim razie do tych wątków, które mam w głowie. Myślę, że ty jesteś jednym z najlepszych przykładów na to, jak zarządzać, a może jak nie zarządzać też equity, jeżeli chodzi o udziały. Dzięki. I właśnie, wiesz, do tego chciałbym przejść, aby zapytać się ciebie, no bo wiesz, ja robię bootstrap i mam inną filozofię, ty masz też inną, bo masz też inny produkt, natomiast zastanawiam się, jak z perspektywy czasu oceniasz swoje podejście do dzielenia się udziałami w swoim startupie, bo myślę, że wszyscy, którzy kiedykolwiek próbowali robić jakikolwiek projekt z kimś, tego typu pytanie sobie zadawali. I jak to u ciebie było? To jest bardzo trudne pytanie, bo nawet sam nie do końca jestem w stanie na nie szczerze odpowiedzieć, bo z jednej strony myślę, jestem typem człowieka, który ciesząc się z tego, gdzie jestem dzisiaj, myśli, jakby nic bym nie zmienił, bo wiem, że diabeł tkwi w szczegółach i czasami mała decyzja, która wydaje mi się dzisiaj, że była niewłaściwa, ona mnie gdzieś tam, może niewłaściwa, ale pchnęła mnie w inny tor, który jednak doprowadził do tego, gdzie jestem dzisiaj. Ale gdybym mógł cofnąć czas, to rzeczywiście wolałbym być bardziej bootstrapowany niż byłem. Myśmy od A to początku, było możliwe? No właśnie to nie było możliwe. Myśmy przez pierwsze 18 miesięcy się bootstrapowali. Bardzo szybko pokończyła nam się kasa, mnie szczególnie. Mój wspólnik trochę lepiej zarządzał kasą, do dziś lepiej zarządza kasą, więc on mógł pożyczać trochę kasy, żeby miał na spłatę kredytu, ale to jakby był czas, w którym jakby jeszcze nie było tak dużo, wiesz, wycen, rund inwestycyjnych i przede wszystkim też inwestorów, kasy na rynku i nie trudno było sobie wyobrazić, że nic z tego nie będzie. I moment, w którym znaleźliśmy inwestora wśród klientów, bo nie szukaliśmy inwestora, tylko szukaliśmy klientów, to był moment, w którym wydawało nam się, że złapaliśmy Pana Boga za nogi, a sprzedaliśmy w pierwszej jakby rundzie 30% spółki za 200 tysięcy złotych, czyli na wycenie 600 tysięcy złotych, gdzie dzisiaj spółka jest warta 50 milionów i uważam, że jest niedoszacowana. Więc
jakby z tej perspektywy, patrząc dzisiaj z perspektywy 11 lat, można powiedzieć, kurde, ale się sfrajerzyli. 30% oddali za 200 tysięcy złotych, dzisiaj byle kupa na rynku obiecująca miks krypto i AI dostaje 3 miliony od Sequoia, nie? Więc jakby z tej perspektywy rzeczywiście jakbym mógł cofnąć czas, to bym to zrobił, ale z drugiej strony właśnie pojawia się dużo takich przemyśleń, że to też gdzieś tam uformowało nas jako ludzi i doprowadziło do tego, gdzie dzisiaj jesteśmy. Ja tak też trochę myślę sobie czasami, że dobrze jest mieć też inwestora z takiego bardzo prozaicznego powodu. Rzymianie mieli taką tradycję, że jak był triumf i ktoś zwycięski wracał do Rzymu i była wielka parada ku jego czci, to była osoba, która na ucho szeptała mu przez całą tą drogę, którą pokonywał, że jesteś tylko człowiekiem. I to jest taka, to jest trochę taka wartość funduszu inwestycyjnego. To znaczy widziałem naprawdę wiele biznesów, w których founderzy mieli kompletną władzę i odlecieli, zaczęli podejmować złe decyzje, bo te pierwsze były trafne i wydawało im się, że są już turbokazakami, nie znosili krytyki i rozwijali ten biznes w pierwszych etapach nieźle, ale potem gdzieś coś się nie udawało. My zawsze mieliśmy nad sobą kogoś, kto nie bał się powiedzieć nam, że pierdolimy głupoty i to była od początku duża wartość. Natomiast jakby może też w tym względzie dorabiam sobie trochę ideologię do tego, że mam tylko tam kilkanaście procent spółki, którą w dominującym stopniu stworzyłem. Także gdybym mógł cofnąć czas, to pewnie miałbym więcej tych udziałów, nie? Do tego dochodzi też zarządzanie equity, jeśli chodzi już o wejście na giełdę. Giełda ma dużo plusów, minusów. Plusami są na pewno możliwość, jakby większa płynność akcji, możliwość nawet takiego mikro skaszowania się. Myśmy sprzedali po 1%, wchodząc na giełdę, wyciągając z tego całkiem przyzwoitą kasę, która zmieniła mocno nasze życie, tak powiedzmy personalnie. No ale z drugiej strony jest dużo minusów, bo nagle otwierasz się na w zasadzie tysiące ludzi, którzy krytykują każdy twój ruch albo dużą część twoich ruchów, nie? Także dużo mamy tutaj przemyśleń. Generalnie to, co mi zawsze przychodzi do głowy, to rekomendowanie modelu, w którym jak najszybciej osiągać product market fit, o którym mówił Bartek, żeby inwestorów pozyskiwać dopiero w momencie, w którym jest już trakcja i w którym to my możemy dyktować warunki, nie jesteśmy przyciśnięci finansowo, nie jest tak, że my musimy tą rundę podnieść, no i jakby bardziej podnosimy kasę na wygenerowanie trakcji, a nie na przetestowanie, czy nasz pomysł osiągnie ten mistyczny product market fit. No i koniec końców jest takie powiedzenie, że lepiej mieć 1% Coca-Coli niż 100% Hopcoli i jakby ja to mocno wierzę i nadal jestem szczęśliwy z tego, gdzie jesteśmy. Okej, dzięki za taki szerszy komentarz na ten temat, bo właśnie byłem ciekaw, jak to z twojej strony wygląda, natomiast... Żeby nie było, dałbym się pokroić, żeby być w twojej sytuacji. Gdzie masz pełną kontrolę nad biznesem, możesz, wiesz, nie musisz się obracać na kogokolwiek. Nie? No to też akurat nie byłoby pewnie tych powiedzmy 5-6 lat Just Join IT, gdyby nie jeszcze poprzednie 7, gdzie próbowałem wiele startupów robić i totalnie nic mi nie wychodziło do jakiegoś 26-27 roku życia. Także to też jest tak, że ta moja droga też jest, powiedzmy, ten start jest wcześniej, aniżeli z tym projektem. Natomiast chciałbym tutaj jeszcze więcej wyciągnąć z takich twoich lessons learned, jeżeli chodzi właśnie o zarządzanie tym equity. Jak ty uważasz, że biorąc pod uwagę te obecne czasy, tak, zakładajmy, że miałbyś brand, który złapał product market fit, ma pierwszą trakcję. Ile ty uważasz, że dobrym pomysłem byłoby oddać tych udziałów w tych pierwszych rundach? Jak ty byś to zasetapował? Pewnie myślałeś też o tym. Ja przede wszystkim najpierw szukałbym ludzi, których potrzebuję, bardziej niż finansowania, czyli mamy zawsze dwie drogi, albo znajdujemy ludzi, z którymi dzielimy się jakoś udziałami i którzy mają wszelkie kompetencje, żeby pomóc nam dojść, gdzie chcemy dojść, lub bierzemy kasę i po prostu kupujemy tych ludzi na rynku w pewnym sensie. No to ja jestem mocnym fanem tej pierwszej opcji. Gdybym teraz
może mój track record na to nie wskazuje, ale gdybym miał w tej chwili rozwijać biznes, to bardziej bym wolał się dzielić udziałami niż podnosić kasę i finansować to kasą od inwestorów. Tak jak mówię, myślę, że optymalny moment wciągnięcia inwestorów jest moment, w którym mam już pierwszą trakcję, pierwszych klientów, być może nawet spółka jest blisko rentowności i tego, żeby ta załoga, czy jakby koszty, jakie generuje inicjalna załoga, się spinały i dopiero wtedy wchodzi inwestor i pozwala przyłożyć jakby dużo większy kapitał do marketingu, nie wiem, skalowania teamu sprzedażowego czy technologii. Okej, czyli w pierwszej kolejności udziały dla co-founderów, dla ludzi, którzy wnoszą wartość swoimi kompetencjami. Tak, jakiś program opcji menedżerskich, tego typu rzeczy. Okej, dobrze. Dzięki, bo myślę, że to jest też ważne dla wielu osób z nas, którzy tutaj są z nami. A powiedz, bo tak jak ciebie słucham, no to trochę ja przynajmniej tak odnoszę takie wrażenie, że jakbyś mówił trochę o tym z takim lekkim niedosytem, jeżeli chodzi o tą twoją historię, z jednej strony, a z drugiej strony mówił o tym, że tak musiało być. Właśnie nie wiadomo, czy tak musiało być, tego nigdy się nie dowiemy. Mogę tylko powiedzieć, czy jestem dumny i zadowolony z tego, gdzie jestem i tak jest. Natomiast często człowiek ma takie myśli, że koniec końców po 11 latach pracy ma tam kilkanaście procent udziałów w spółce, tak jak mówię, którą postawił w dominującym stopniu, więc jest to pewna niesprawiedliwość to może być demotywujące dla founderów, tak? Że jest etap, na którym czujesz, że jakby ciągniesz na swoich, czy wieziesz na swoich plecach kogoś, kto wiele lat wcześniej, nie wiem, włożył odrobinę kasy i w tej chwili. My nie do końca mieliśmy taki przykład, nie do końca mieliśmy takie case'y, bo akurat ci ludzie, którzy dołożyli kasę na początku Brenda, oni też operacyjnie wspierali spółkę, więc dali swoich jakichś tam księgowych, wiesz, finansowych ludzi i tak dalej, więc też czy sprzedawców, więc to nie było tak tylko, że dali kasę, a potem się wwieźli na naszej ciężkiej pracy, tylko jakby też dokładali jakieś cegiełki do tego, więc to było łatwiej znieść, ale wiem, że to potrafi strasznie demotywować ludzi i jakby gdyby pewnie trafiło na trochę innych ludzi niż ja i mój wspólnik Piotrek, to by mogło rozbić cały biznes. To my byśmy gdzieś tam, nie wiem, w jednej trzeciej, w połowie drogi powiedzieli nie. I ja do dziś słyszę, tak? Do dziś ostatnio widziałem się z Rafałem Agnieszczakiem, który jest takim jednym z moich guru tutaj lokalnie i on powiedział, kurde, jakby poświęcasz najlepsze swojego lata życia za tam kilkanaście procent w spółce. To jakby wiesz, w 80 paru procentach robisz dobrze komu innemu niż ty sam, nie? Najlepsze lata swojego i to czy to cię nie demotywuje? I no znowu, ja sobie w takich chwilach staram mówić 1% Coca-Coli, 1% Coca-Coli, Michał. I to mi trochę pomaga, ale na pewno te myśli, o których ty mówisz, gdzieś tam są, nie? Okej, dzięki za szczery komentarz w związku z tym. A jakbyś tak miał ocenić, czy wejście na giełdę było dobre dla brandu, czy nie? Dla brandu było dobre. Myślę, że dla mnie personalnie było też dobre na pewno finansowo, bo tak jak mówię, mieliśmy szansę na taki mikro exit, który kiedy wchodzi tradycyjny inwestor, zazwyczaj nie ma takiej możliwości. Więc to była jakby fajna możliwość, żeby choć troszeczkę odciąć kupon po tych wielu, wielu latach ciężkiej pracy. Natomiast powiedzmy dla mojego zdrowia fizycznego czy psychicznego to był strzał w ryj straszny. To pamiętam do dziś, nocowaliśmy tutaj w jakimś wynajętym tutaj hotelu w Warszawie dzień po debiucie. Debiut był fantastyczny, cena poszła tam na 40 parę złotych z 31 złotych na debiucie. A potem z tych 45 zwaliła się chyba na 40 czy coś takiego. I już na wszystkich możliwych forach zaczęły się pojawiać komentarze, Sadek mnie oszukał, straciłem kupę kasy przez Sadka i dla kogoś, kto jak ja, kto jakby zasady tego, żeby nie zrobić przypadkiem krzywdy komuś innemu przy okazji jakby rozwijania biznesu, tego typu zasady są najważniejsze, to mi to tak zryło beret, że ja prawie ze łzami w oczach dzwoniłem tam do żony i mówię, kurde, popełniliśmy błąd. Gdybym mógł cofnąć czas, gdybyś mi, wiesz, na drugi dzień po debiucie dał możliwość
wgrania autosave'a sprzed dwóch dni, to bym to wziął i odgryzł rękę, żeby móc to ten. To sobie wtedy myślałem, że żadna kasa nie jest tego warta, bo to mi naprawdę zryło mocno beret. Powiedzmy, też jest trochę tak, że te ciężkie chwile trochę hartują, więc dzisiaj już trochę inaczej na to patrzę i dzisiaj jakby jestem w stanie po prostu dużo więcej znieść dzięki temu. Okej. A co tak naprawdę sprawiło, że wypracowałeś sobie taki pewien dystans do tego i to, żeby rzeczywiście trochę się może odciąć od tych komentarzy, które czytałeś, czy ty nadal to robisz, ale już spływa to po tobie jak po kaszce, czy stwierdzisz, że po prostu nie wchodzisz w to? Nie, co się zmieniło? Właśnie teraz to jest bardziej higiena, że staram się tego nie czytać, co jest w ogóle abstrakcyjne, bo prowadzę firmę, która jakby specjalizuje się w wyłapywaniu tego, więc siłą rzeczy to niekiedy do mnie docierają te informacje. Ale mam już do tego dystans i tutaj recept jest kilka. Jedno to po prostu czas robi swoje i jak mawiał Churchill, jeśli przechodzisz przez piekło, idź dalej. I to jest jeden z moich ulubionych cytatów i myślę bardzo trafny. Z drugiej strony w międzyczasie, jakby nie mówię o tym za często, ale jakby w rodzinie pojawiły się też problemy zdrowotne, które dały mi w ogóle dystans do wszystkiego. I jakby zdałem sobie sprawę, że wszystko, co my tu jakby robimy, z sam szacunkiem dla Auli i was, to jest mało warte w zderzeniu z życiem czy zdrowiem, nie? Bliskich osób. Także jakby nagle w moim życiu pojawiły się takie problemy, które sprawiły, że kurde, dałbym sobie oderwać rękę, żeby mieć tylko problem giełdy, czy jakiś blokad Facebooka, czy tego typu rzeczy, nie, w swoim życiu. No, okej, a w tych takich najtrudniejszych chwilach, to powiedz, kto był dla ciebie takim największym wsparciem, bo wiadomo, że też rola CEO to jest w dużej mierze rola samotna w pewnym sensie, ale też z jednej strony też można tak na to spojrzeć, z drugiej strony też często jest tak, że rodzina nie do końca rozumie, w jakiej roli jesteśmy, więc też czasami nie ma tego odpowiedniego punktu odniesienia i wsparcia. Gdzie ty szukałeś tego wsparcia, gdzie ty je otrzymałeś? Czy to byli ludzie w firmie, czy to była rodzina, czy to byli jacyś inni funderzy? Bo myślę, że każdy z nas zmaga się z różnego rodzaju kryzysami i kiedy nie wie po prostu, gdzie szukać odpowiedzi, jasne, w jakie drzwi zapukać. Founderzy byli mniejszym oparciem, bo oni często dzwonili w tym największym kryzysie i mówili: Sadek, lepiej weź się do roboty, bo za chwilę tam będziesz gasił światło. Więc mało było takiego, wiesz, coachingu: Sadek, dasz radę, kto jak nie ty. Nie, bo właśnie jakby to, oj chłopie, weź się do roboty, bo będzie źle. I największym wsparciem, nie ukrywam, i to zawsze często gdzieś tam mówię, sygnalizuję, to była rodzinka i wspólnik. I powiem szczerze, podziwiam ciebie, że ty jesteś w stanie prowadzić duży biznes bez wspólnika. To jest dla mnie abstrakcja. Ja bym tu chciał się zgłosić, Piotr, gdybyś potrzebował wspólnika. Nie jestem sam. Ja chętnie wejdę po wycenie, wiesz, z 2018. No, ale to ja mogę szczerze powiedzieć, że nie wiem, czy bym, kurde, nawet żył, gdybym nie to, że mam wspólnika dobrego. Który swoją drogą czeka. Co to znaczy dobry wspólnik? Gdzieś tutaj w knajpie w ogóle, aż go odbiorę. Dobry wspólnik to jest taka osoba, która, wiesz, że, znaczy, to nie jest też zawsze tak, że w 100% ja byłem parówą i leżałem zwinięty w kłębek w rogu i płakałem. Było tak, czyż? Ale były też chwile, kiedy to wspólnik gdzieś tam miał bardziej panic mode, a ja mówiłem, że damy radę. No ale nie ma co czarować, w większej ilości sytuacji to on był gdzieś tam stabilnie popychał do przodu, a ja mam taki charakter, że bardzo łatwo mi się zmotywować, ale bardzo łatwo też chyba mi się zdemotywować i potrafię mieć taką sinusoidę nastrojów, nie? Czyli będzie zajebiście, wszystko jest super, wszyscy zginiemy i zwijamy ten. Będzie zajebiście wszystko i to tak. Czyli lubisz taki roller coaster po prostu emocjonalny. Tak, tak. Czasami z godziny na godzinę.
Także ten wspólnik to jest naprawdę, jeśli myślicie o tworzeniu startupu i tak dalej, to znalezienie dobrego wspólnika, wspólniczki jest, myślę, kluczem i myślę, że jest jeszcze trudniejszą rzeczą niż zdobycie pierwszych klientów, czy potem jakieś, nie wiem, skalowanie i tak dalej. To znalezienie osoby, której ufasz totalnie, tak jak, nie wiem, żonie czy coś, to jest hiper trudne i to jest największa wartość, jaką mam jako przedsiębiorca, że mam tam takiego gościa, Piotrka, który ze mną dzieli te trudy i znoje, a teraz już nawet więcej niż Piotrka, bo jeszcze Bartek dołączył do nas, do zarządu. No i żona. I żona, bo właśnie ona pozwalała i dzieci, nawet powiem ci, że tak trochę nieświadomie, nie? Że to nie jest tak, że dzieci tam przyszły i powiedziały, to będzie dobrze, nie? Siedmiolatka czy coś takiego. To była zajebista historia swoją drogą, ale no nie mogę tak tutaj opowiadać, że tak było, ale samo to, że one są, to przyznam szczerze, że to jest dla mnie w ogóle ten, nie? Że jakby przychodziłem do domu i sobie myślałem, kurwa, to jebać to, nie? Że jakby, wiesz, Lilka zaczęła pisać, nie? I że to jest ważne, to jest fajne, to jest powód do dumy. Także te dwie rzeczy bym powiedział. Okej, dzięki. Wymieniłeś wśród osób, które gdzieś tam cię wspierały, czy jakoś oddziaływały na ciebie, tych... Plus Kamil Kazio. A to jest... brzmi jak żart, ale... Dziękuję. To jest, czuję się doceniony teraz. Brzmi jak żart, ale powiem tu i teraz, że w najgorszym syfie, w którym byliśmy... Mimo, że nie chciałem przyjeżdżać na Head of Marketing, bo zazwyczaj w tym najgorszym syfie to 90% spotkań było, jak tam z tym Facebookiem, jak tam Michał, kiedy się zwijacie biznes i tak dalej. To jakby ten, a Kamil był jeden, który podszedł i powiedział, jakby mógł jakoś pomóc albo coś zrobić, to daj znaka. I to było super, także ja o tym pamiętam, Kamil. Brawo, Kamil. Także. Także pół działu to tu. Nie tylko Kamil był taki, jest nawet na sali parę osób tego typu, ale to ja bardzo to doceniam i pamiętam. Okej, nie wymieniłeś inwestorów. W jaki sposób oni podchodzili? Czy raczej podkręcali śrubkę i zwiększali presję? Zależy, którzy. Byli tacy, którzy zaczęli tak trochę szukać winnych, nie? Że jakby, że o to zjebaliście i tak dalej, ale jednak większość też była taka, jak możemy pomóc, co możemy zrobić. To jest problem tak jak każdy inny do rozwiązania, do zarządzania. Nie? A było to skorelowane z ilością udziałów, jakie ci inwestorzy mieli, czyli im więcej udziałów, tym większe podkręcanie śruby, albo tym większe wsparcie, czy nie? Nie, to był rozrzut i byli mali, którzy mówili, że wszyscy zginiemy, i byli duzi, którzy mówili, że wszyscy zginiemy. I także. Okej, wiesz co, nawiązywałeś parę razy do rodziny, ja myślę, że teraz też chciałbym trochę z tej perspektywy też przejść i zapytać też jeszcze ciebie o to w ponad już 10-letniej historii brandu, o ile się nie mylę. Tak jest, 11 lat, teraz w październiku. Które okresy przypadały na taki największy czas takiego haslowania i pracy u ciebie? Czy uważasz, że... to było na samym początku, czy może w innym momencie, a może to jest dopiero przed tobą? Nie, no to w startupach najtrudniejsze jest pierwsze 10 lat, potem już jest z górki. I to brzmi jak żart, ale tak trochę jest. To znaczy większość ludzi sobie wyobraża to, ze mną włącznie, ja też sobie wyobrażałem trochę jak, dobra, tam 2-3 lata się przemęczę, będzie ciężko, będzie tam 18 godzin pracy na dobę, tak jak Elon Musk tam wszystkim każe w Twitterze w tej chwili i będziemy spać w biurze, ale potem już od tego 2015 to będziemy wszystko mogli i tak dalej. No a tak nie jest, nie? To jakby, po 10 latach prowadzenia tego biznesu dopiero w tej chwili zaczynamy tam te jakieś delikatne kupony odcinać z tego, nie? Że tam właśnie możliwość jakichś tam drobnych udziałów sprzedania czy takich rzeczy. Nie? Nie wiem, może po prostu jesteśmy chujowi w tym, co robimy, ale nam to zajęło po prostu bardzo długo czasu i trzeba się przygotować na maraton, z moich doświadczeń przynajmniej. Okej, a twój charakter twojej pracy się zmienił, czy też twoja rola w samym brandzie? Tak. No, i to było dla mnie największe wyzwanie. Jakbym miał wskazać jedno największe wyzwanie w całej mojej historii brenda, to delegowanie, bo jestem takim typem Zosi Samosi, które
gdzie zawsze się we wszystko lubię wpierdzielać i wydaje mi się, że tutaj i w sprzedaży pomogę, i w marketingu pomogę, i programistą jestem z wykształcenia, więc technologiczny i tak dalej, więc wszędzie się wpierniczam, co nie zawsze jest pewnie z korzyścią dla biznesu. Także to było największe wyzwanie, żeby umieć czasami stanąć z boku i patrzeć, jak płonie. I pozwolić ludziom spierdolić raz, czy drugi, czy trzeci coś. I często okazywało się, że za czwartym razem zrobili robotę lepiej ode mnie, nie? Ja właśnie odnośnie tego wbijaniu się wszędzie, ja też nie ukrywam, że podziwiam się za to, że mimo tych 10 lat cały czas jesteś takim super aktywnym frontmanem. Jesteś obecny na wielu konferencjach, sam wiem, jak kosztowne to jest pod kątem takiego defokusu. Jak ty do tego podchodzisz? Ja to lubię. No nie, jakby nie ma co czarować. Znaczy, bardzo ograniczyłem ilość wystąpień, bo były czasy, kiedy miałem dosłownie 100 wystąpień rocznie publicznych i to była rzeźnia, bo to rzeczywiście byłem częstym gościem w Warszawie. Teraz jestem drugi raz w Warszawie przez pół roku. Tak, ostatni raz byłem na Isle of Marketing, także dużo rzadziej w tej chwili jeżdżę. Więc można to pogodzić, ale nadal lubię to bardzo. To znaczy bardzo lubię przybić piątkę z ludźmi, których nie widziałem od dawna, czasami z ludźmi, których znam tylko z online'a i nagle widzę zawód na ich twarzach, kiedy widzą, jak wyglądam na żywo. Ale to jest bardzo fajne, jakby, więc też dzięki bardzo za zaproszenie, bo Aula dużo dla mnie znaczy. Oczywiście z przyjemnością. Słuchaj, a pod kątem osobowości, ja czuję, że mi jest o tyle łatwo prowadzić ten biznes, ze względu na to też, że jestem po prostu optymistą i mówię o sobie, że jestem taki CEO, w sensie Chief Executive Optimisty. Pytanie jest takie, czy ty jesteś optymistą i czy trzeba być optymistą, biorąc pod uwagę bagaż tych doświadczeń, które ty miałeś, żeby, wiesz, cały czas cisnąć dalej i widzieć to światełko w tunelu, czy... Tak. To jest właśnie taka, znaczy ja jestem bardzo, nie wiem czy kontrowersyjny, czy to jest dobre słowo, ale jestem trochę pełen sprzeczności w tym względzie, bo jestem pełen optymizmu, ale jak już coś się źle dzieje, to jestem pełen pesymizmu i dlatego ten mój wspólnik, który może beze mnie nie byłby w stanie rozkręcić tego biznesu, bo nie ma takiego drive'u do przodu, ale z kolei ja bez niego bym albo przeinwestował i położył tę firmę już 10 razy, albo poddał się 30 razy. Jakby on jest taki, wiesz, bardziej ten, ja jestem sinusoida już totalna. I więc, ale na pewno jestem właśnie tym typem optymisty, który myśli, kurde, uda się. Okej, dzięki. Wiesz co, tak się jeszcze zastanawiam już na koniec tej naszej rozmowy. Kurde, wyleciało mi z głowy, patrz. 6 centymetrów. Dobra. Wiesz co? Już wiem. Powiedz, jaki jest twój taki endgame? Bo już robisz to 11 lat. Czy masz taki punkt, do którego chcesz dojść i powiesz wtedy, dobra, ja się odsuwam rzeczywiście w cień, może jakaś rada nadzorcza, zostawiam te zabawki, bawcie się dalej, albo po prostu totalnie się kieszuję. Jak to widzisz? Bo cały czas na takiej super intensywności pracować jest ekstremalnie ciężko i pewnie zadajesz sobie w różnych momentach tego typu pytanie. Może żona zadaje je częściej. To na pewno. Ale wiesz co, ja patrzę, czy mi to sprawia radość. Wiem, że to brzmi jak taki cringe, który wypada powiedzieć na, wiesz, w scenie, nie? I tak dalej, że tam, o, jak to kochasz swoją pracę, to nie przepracujesz ani jednego dnia w roku i tak dalej. Jakby trochę to jest takie ten cringe'owe, ale trochę jest tym prawdy. To znaczy, ja cały czas się uczę, cały czas widzę kolejne wyzwania i jakby nigdy nie udało mi się doprowadzić spółki z 20 paru milionów do 100 milionów. Wydaje mi się, że to jest fajne wyzwanie. Chciałbym zobaczyć, z jakimi problemami się wtedy człowiek zderza. Mogę powiedzieć też szczerze, że w tej chwili mi się lepiej pracuje w brandzie niż kiedykolwiek, bo po raz pierwszy w historii mamy zyski, mamy cash na koncie, nie jesteśmy tak na krawędzi ostrza, gdzie coś pójdzie nie tak i jest duży problem w firmie i trzeba coś, jakieś ruchy nieprzyjemne robić i tak dalej. Więc teraz jest taki najprzyjemniejszy okres, więc nie chciałbym sobie
tego, wiesz, przepracowałem ten najtrudniejszy, gdzie wszystko było na ostrzu noża i były ciężkie chwile, więc nie chcę sobie odbierać teraz tego przyjemniejszego okresu, gdzie mamy kasę, mamy zajebisty zespół, gdzie mamy jakby w końcu zasoby na to, żeby realizować wszystkie pomysły, które przez ostatnie 10 lat wrzucaliśmy na półki, bo na półkę bo jakby nie było albo kasy, albo zasobów, albo czasu, albo czegoś tam. Okay, no także ja się widzę przez najbliższe 10 lat dalej prowadzącego branda. Okay, tym bardziej graty za break-even i wiesz, teraz też myślę, że jest dobry moment na takie podsumowanie, biorąc pod uwagę fakt, że mamy koniec roku i w zasadzie chciałem zakończyć tą naszą rozmowę takim pytaniem, czego ci życzyć biznesowo na te kolejne 10 lat? Nie wiem, wysokich konwersji to zawsze, ale pewnie zdrowia, bo to kurde, to zawsze mówię, zawsze się śmiałem z dziadków, którzy mówili, zdrówka tam Michałku, a wszystko reszta to się ułoży. I tak sobie myślę, babcia, kurwa, nie rób siary, jakby wiesz, nowy PlayStation by się przydało, a nie tam zdrówka czy coś takiego, a dzisiaj jakby widzę, że mieli dużo racji, także jakby zdrowie, a reszta to tam wszystko się poukłada, nie? Okej, okay, słuchaj, no to w takim razie ja życzę wysokiej konwersji jeszcze raz tego zdrówka, także jeszcze bardzo dziękuję. Michał. Z niesłabnącym błyskiem wokół. Dzięki za tą naszą rozmowę. Chwilę. Jak bardzo, mogę, przepraszam, ja zawsze muszę się wciąć, nie? Jedno pytanie. Tak dawno się nie widzieliśmy, tak dawno nie rozmawialiśmy. A ja to muszę powiedzieć, muszę piątkę z jednym i z drugim. Dobra, jedno bardzo ważne pytanie. Czarne czy białe? Czarne. Nie wiem, jak to.